Witajcie, dziś krótko przedstawię jedną z najłatwiejszych w uprawie roślin, oprócz sztucznych, oczywiście. Ceratopteris talictroides, czyli różdżyca rutewkowa nazywana też paprocią sumatrzańską. A dlaczego? A dlatego, że wszystko co ma w nazwie sumatrzańska jest super i hiper. No i jak brzmi... Na przykład taka Bożena Sumatzańska znacznie lepiej niż Nicole Kisiel albo Jessica Bułka. A tak już całkiem serio to nasza paprotnica, potocznie zwana paprocią, występuje w tylu miejscach na Ziemi, że aż można się zanudzić podając te informacje. Ale ponieważ lubię zanudzać widzów, to no zaczynajmy. Wschodnia Azja, Południowa Azja, wschodnia Afryka, północna Australia, Środkowa Ameryka. Południowa część Ameryki Północnej? No i wielkie wentyle. Nie, 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 antyle. Jak nie wiecie, gdzie są wielkie antyle, to trzeba kupić globus wielkich antyli i już wiadomo. Ale żeby was na koszty nie narażać, to powiem, że te antyle to Kuba, Haiti, Jamajka i Portoryko. Nasza paproć jest wyjątkowa pośród innych roślin, biorąc pod uwagę kształt liści. Są one finezyjnie powycinane. Można powiedzieć, że Kierzasty. Ich kształt zależy od warunków w jakich przebywa roślina i liście poszczególnych egzemplarzy mogą się od siebie różnić, ale z pewnością rozpoznacie tą roślinę bez względu na te różnice. Liście mogą być zarówno zielone, jak i żółtozielone. Nie oznacza to choroby roślin, a raczej ich wiek i wpływ warunków w akwarium. Liście mają to do siebie, że są bardzo kruche i łatwo się łamią. Znam co prawda bardziej łamliwe rośliny, ale z pewnością jeśli akwarysta ma za dużą parę w łapach, to musi z Ceratopteris uważać. Ale nawet najdelikatniejszym dłonią zdarzy się, że paproć połamie w trzy dupy. Roślina ta da sobie radę w temperaturach 20-30 stopni Celsjusza, zarówno w miękkiej, jak i w średnio twardej wodzie, więc nadaje się praktycznie do każdego zbiornika w naszym pięknym kraju. Może zarówno pływać, jak i zostać umieszczona w podłożu z zakopanymi korzeniami. Górna część korzenia, ta przy samej roślinie, powinna być wtedy na wierzchu. Nie należy jej zasypywać podłożem. Ponieważ duże rośliny mają sporą wyporność, dość ciężko je zakotwiczyć w podłożu. Można próbować je namówić na to słownie, ale rzadko to działa. Lepsze będą kamienie, kawałki skał albo po prostu gruszka cementu. Z gruszką żartowałem. Wolę to powiedzieć, bo amerykanizacja przebiega tak szybko, że jeszcze ktoś cementu naleje na serio. Co robimy, kiedy roślina zaczyna się rozrastać? Nic. Siedzimy i patrzymy. Albo urywamy jej najstarsze liście, w ten sposób odmładzając naszą paproć. Albo nie urywamy i na najstarszych liściach pojawiają się młode rośliny, które po wykształceniu trzech liści i systemu korzeniowego można oderwać od liścia matecznego i puścić na wodę jak jacht dalekomorski. W taki sposób rozmnożymy ceratopteris. Jest to dziecinnie proste. Nawet możemy ich nie obrywać. Stary liść odda im wszystko, co ma, a potem zgnije. Jest to całkowicie naturalne. Jakie są zalety tej rośliny? Można ją zainstalować w każdym zbiorniku. Świetnie się czuje w świeżo założonych akwariach. Wyżera wtedy wszystko tak jak glony więc w jakiś sposób przeszkadza tym glonom w rozwoju. W starszych akwariach czuje się znacznie gorzej i czasami potrafi nawet zaniknąć. Kolejną zaletą jest jej szybki rozrost, łatwość rozmnażania i fenomenalny wygląd. Wersje pływające można stosować w akwariach tarliskowych dla ryb labiryntowych budujących gniazdo. Można też zacieniać konkretne miejsca w akwarium. Jakie są wady? Prawie te same co zalety. Niestety, szybki wzrost powoduje zasłanianie roślin rosnących niżej i tych rosnących na dnie. Więc Ceratopteris talictroides może się przyczynić do ich wybicia, a jej pierwiastkożerność może zahamować wzrost innych roślin. Dlatego też należy do uprawy tej rośliny podchodzić w sposób ostrożny. Jeśli zasadzimy ją w podłożu, to pojedynczo i w miejscu, które z pewnością może być zacienione. Swobodnie można usuwać najstarsze liście, ale trzeba o tym pamiętać, bo potem mamy mnóstwo młodych roślin, dla których będzie trudno znaleźć miejsce w zbiorniku. Chyba, że chcemy ją rozmnażać. Wtedy nie usuwamy, tylko mnożymy, mnożymy i mnożymy. I to tyle o paproci, która piękną jest, aczkolwiek uważać trzeba na jej wzrost ponad przecię. Ładnie powiedziałem, Oj, zawstydziłem się. Dobranoc. Klej, trzecia w nocy i wyłał. Za oknami właśnie wstawał dzień, odpłynął kot, opuścił glebę.